Uważam, że pierwsze 10 minut meczu w wykonaniu moich graczy było bardzo dobre. Strzeliliśmy 3 bramki i to była dobra pierwsza połowa. Przede wszystkim plan był wygrać i zdobyć 3 punkty, bo no nie oszukujmy się, takie mecze są najtrudniejsze. Rozgrywa się to w głowie, że no nie możemy zlekceważyć takiego przeciwnika, bo Sośnica naprawdę... To, że zajmuje ostatnie miejsce, to nie znaczy, że nie potrafią grać futsal. Także musieliśmy być skoncentrowani, powtarzaliśmy sobie, że to będzie najważniejsze. Jesteśmy dobrze przygotowani do tej rundy, pokazujemy to w kolejnym meczu, udowadniamy, że będziemy groźni dla każdego. Zrealizowaliśmy cel i to dzisiaj jest najważniejsze. W tych pierwszych 10-11 minutach 4 bramki, w tym 2 Sebastiana Pawlaka, więc chyba podwójnie zadowolony. No tak, zawsze bramki cieszą, ale przede wszystkim cieszą 3 punkty. Wiadomo, jest to jakaś dodatkowa nagroda, bo ciężko trenujemy i każdy, kto zdobywa bramki czy asystuje, to jest to zawsze kolejna dodatkowa motywacja do tego, że dodatkowy kop do tego, żeby w kolejnych meczach, w kolejnych minutach tego samego spotkania dać siebie jeszcze więcej. Także fajnie, że ja zdobyłem 2 bramki, fajnie, że też Johnny strzelił, popularny Jasiu strzelił 2, Smoła dołożył, także no naprawdę fajnie to wygląda, z meczu na mecz powinniśmy wyglądać jeszcze lepiej, bo naprawdę jest to całkiem nowy zespół, odmieniony z nowymi zawodnikami, ale też ci starzy też grają coś nowego już. Także myślę, że jeszcze dużo przed nami i będzie dużo lepiej. Na koniec zapytam tak, przestajecie patrzeć na dół tabeli, a myślicie o górze? Mogę powiedzieć, że no, zawsze będzie się patrzeć do góry, bo jeśli się ma ambicje, a my taką mamy, to chcemy zająć jak najwyższe miejsce w tym sezonie. To, że jesteśmy Beniaminkiem, to nic nie znaczy, bo myślę, że nie jedna drużyna się przekonała, że Eurobus jest ciężkim rywalem, także patrzymy tylko do przodu i w każdym meczu będziemy walczyć o 3 punkty. Graliśmy jak najlepiej umieliśmy, niestety pierwsze 10 minut byliśmy tłem tylko dla zespołu gospodarzy i te pierwsze 10 minut jakby zaważyło na tym, jak ten mecz wyglądał. Później pozostała część meczu wydaje mi się, że była w miarę wyrównana, mieliśmy swoje sytuacje, graliśmy całkiem nieźle. No i niestety, no te bramki, które dostaliśmy w drugiej połowie, są absurdalne zachowania naszych zawodników. No trudno, młody zespół, młodzi zawodnicy popełniają jeszcze kardynalne błędy, ale kiedyś się muszą ich nauczyć, wystrzegać. No i mamy nadzieję, że im prędzej, tym lepiej, żebyśmy jeszcze zapunktowali. No na pewno, pierwsze minuty były dla nas ciężkie. Nie dojechaliśmy, można powiedzieć, wyszliśmy z autobusu, lecz z biegiem gry pokazaliśmy, że umiemy grać w futsal. No mi się właśnie wydaje, że te pierwsze minuty no, zaważyły o całym spotkaniu. A druga połowa to już była całkiem inna połowa. Zresztą to wy ruszyliście do ataku, a Przemyś się troszeczkę bronił i chyba trochę oszczędzał. No nie powiedziałbym, żeby się oszczędzał. My po prostu byliśmy bardziej zmotywowani i chcieliśmy pokazać, że nie przyjechaliśmy tylko na wycieczkę, przegrać 5-0 i jechać do domu, tylko chcieliśmy pokazać, że po prostu jesteśmy dobrą drużyną i się nie poddajemy i gramy do końca. No właśnie, nie poddajecie się, bo to ostatnie miejsce w tabeli, tak odstajecie od całej stawki, ale walczycie nadal. Trener mówi, młody zespół, trzeba grać. No trzeba się doszkalać na pewno, bo pomiędzy pierwszą a ligą, a ekstraklasą jest poziom. Piłka chodzi o wiele szybciej, trzeba te umiejętności mieć na pewno wyższe, zawodnicy są na pewno lepsi. No i w sumie zaszczyt grać w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju. No. Dzisiaj w tym pojedynku Beniaminku Przemyśl mocniejszy, bo to chyba także osobowo mocniejsza drużyna, szczególnie teraz. No, mamy dużo młodych zawodników, dużo doświadczonych, w Przemyślu dużo zawodników z zagranicy, dobrych technicznie 1-1. U nas tego brakuje wykończenia 1-1, ale w obronie gramy bardzo dobrze. No, tylko czasami się zapominamy i nam po prostu zawodnicy uciekają i...